Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród, które już teraz możecie odebrać w Fortnite, także koniecznie oglądać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film to myślę, że tak 650 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i jeżeli będziecie coś kupowali ze sklepu z przedmiotami, to nie zapomnijcie o użyciu kodu HEXOKOD i każda osoba, która coś z tym kodem zakupi, może wysłać screena na mojego Discorda i wtedy otrzyma specjalną rangę. A ja już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. W samym początku naprawdę ciekawa informacja, a najdokładniej w momencie, w którym to nagrywam, jest właśnie 9 luty i w sklepie z przedmiotami znajduje się naprawdę ciekawa lotnia. A najdokładniej taka oto lotnia, która została wprowadzona w sezonie drugim. I co ciekawe, lotnia ta ostatni raz w sklepie z przedmiotami była w 2018 roku. Także wydaje mi się, że to naprawdę całkiem ciekawa informacja. I to naprawdę dość ciekawe, że Epic również takie starsze rzeczy przywraca. Możliwe, że niedługo w sklepie z przedmiotami zobaczymy jakieś rzeczy, których naprawdę dawno nie było w sklepie z przedmiotami. I będą to takie bardziej rzeczy, można by powiedzieć, OG i takie ekskluzywne, ponieważ jest naprawdę wiele takich rzeczy, które były bardzo dawno w sklepie z przedmiotami. Poza tym nowe skiny wyglądają naprawdę według mnie wyśmienicie. Oczywiście, jeżeli będziecie sobie takowe kupowali, to nie zapomnijcie o wpisaniu HEXOKODU i zapraszam też na tego Discorda, ponieważ tam macie też info na przykład o jakichś aktualizacjach, macie też na przykład również przy okazji właśnie te rangi dla wspierających i będą również jakieś inne dodatkowe rzeczy dodawane niedługo, także naprawdę was tam zapraszam, a teraz przechodzimy sobie właśnie do, w sumie, do darmowych nagród. Także witam was, moi drodzy, w giereczce. Mam przy okazji nową broń, która ostatnio została dodana do Fortnite'a, a najdokładniej pistolet maszynowy. I tak, przechodzimy teraz do tematu właśnie darmowych nagród. I pierwszymi takimi darmowymi nagrodami są nagrody z Twitcha, których z tego co wiem niestety już się nie da zdobyć, ale tak czy siak te nagrody były troszeczkę gorsze od innych nagród, które możecie zdobyć. I tak, nagrodami z Twitcha chociażby było na przykład jakieś graffiti, jakiś plecak, czy też na przykład jakaś emotka. I ogólnie na to wystarczyło, że oglądaliście właśnie stream związane z właśnie Fortnite'em na Twitchu i ogólnie to troszeczkę słabo, ponieważ Epic właśnie te dropy włączyło naprawdę dość późno i całe dropy podobno mają trwać, ponieważ jak ja to nagrywam, to jeszcze tych dropów nie ma. Mają one trwać tylko i wyłącznie do 23, więc to jest według mnie naprawdę dość słaba informacja, że Epic tak szybko, że tak powiem, to wprowadza i od razu to praktycznie wywala, także jak dla mnie strasznie słabo, ale tak czy siak mówiłem, te nagrody są troszeczkę gorsze od reszty nagród. No ale takich nagród oczywiście będzie też więcej, takich Twitchowych, to były oczywiście jedne z wielu, które Epic dodaje, ponieważ Epic dodaje praktycznie cały czas jakieś nagrody za oglądanie na przykład FNCS-ów czy czegokolwiek takiego. Ale teraz przechodzimy sobie oczywiście do tych lepszych nagród, o których większości z was po prostu musi wiedzieć i musi sobie je odebrać. Pierwszą taką nagrodą jest to malowanie, które obecnie mam na swojej broni i malowanie to otrzymaliśmy w ramach tego, że Fortnite przez ostatni czas ma naprawdę spore problemy i są naprawdę często jakieś usterki z serwerami, gdzie gracze nie mogą się zalogować i w ramach rekompensaty za to, z okazji walentynek, każdy gracz dosłownie bez względu na to, czy grał, czy nie grał, otrzymał właśnie darmowe malowanie. Więc jeżeli jeszcze nie graliście w Fortnite od dnia wczorajszego, to was serdecznie zapraszam, ponieważ możecie sobie właśnie takowe darmowe malowanie zgarnąć i po prostu wchodzicie do Fortnite'a i wtedy powinien was przywitać komunikat z właśnie takowym darmowym malowaniem. Myślę, że to jest naprawdę całkiem ciekawa rzecz i naprawdę warta uwagi. Kolejną taką rzeczą są to właśnie wyzwania w trybie kreatywnym. I tutaj troszeczkę dłużej wam wszystko wytłumaczę, ponieważ o tych wyzwaniach już mówiłem, ale ostatnio pojawiło się naprawdę sporo kontrowersji związanej z właśnie tymi wyzwaniami. Już wam wszystko tłumaczę. Także moi drodzy, wyzwania te możemy wykonać w naprawdę banalny sposób. Nawet na tym kanale jest shorts, w którym tłumaczę, jak wszystko wykonać. I ogólnie no to do zdobycia mamy emotkę oraz kilof. I tak, kilof dostajemy za granie 30 minut na mapce w trybie kreatywnym, a emotkę otrzymujemy po przez zalogowanie się na stronę i wejście do Fortnite'a. I ogólnie no to masa komentarzy i ogólnie masa społeczności Fortnite'a mówi o tym, że właśnie nie otrzymała takowych przedmiotów. Już wam tłumaczę dlaczego. Ogólnie no to na stronie tej całej Epica możecie się doszukać wzmianki o tym, że właśnie te dwie nagrody będą przyznawane nawet do 3 tygodni od właśnie tego wyzwania. Czyli jeżeli nie otrzymaliście takowego kill-offu, a spędziliście ponad pół godziny na mapie w trybie kreatywnym, to wtedy nie macie się o co martwić i nie musicie spędzać kolejnych pół godziny, ponieważ takie komentarze też się tam pojawiały, że
zagrałem na przykład, nie wiem, łącznie godzinę na tej mapie i nie dostałem kill-offa. No to powinniście go otrzymać w przeciągu 3 tygodni. Jedni otrzymują te nagrody od razu, jedni otrzymują je po prostu później. Także wydaje mi się, że mniej więcej wszystko omówiłem tak, żeby każdy to zrozumiał i żeby każdy po prostu mógł sobie to nadzwyczajnie w świecie zdobyć i żeby się nie martwić o to, że na przykład nie otrzymali kill-offa. Teraz jeszcze informacja na temat tego malowania, ponieważ z tym malowaniem darmowym może być również taka sytuacja, jak jest teraz, że niektórzy gracze go po prostu nie otrzymali. No i właśnie w ramach tego możecie napisać na przykład do Epica, że nie otrzymaliście takowego właśnie malowania, ponieważ właśnie to malowanie teoretycznie jest stworzone dla osób, które miały problemy z serwerami. Ale tak czy siak Epic przyznał je po prostu w większości graczom, więc jeżeli wy go nie otrzymaliście, a strasznie byście je chcieli, to oczywiście, moi drodzy, możecie sobie nadzwyczajnie w świecie do Epica napisać, że to malowanie do was nie dotarło i tak dalej i Epic raczej powinno wam je przyznać. Tylko oczywiście, jeżeli na przykład chcecie oszukać Epica na jakiejś fałdolce czy cokolwiek takiego, to nawet o tym nie myślcie, ponieważ tam musicie akurat wysłać grubsze dowody, w których nadzwyczajnie w świecie musicie, że tak powiem, wysłać jakieś screeny i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z was chciałby oszukać Epica na przykład zdobycie sobie jakiegoś darmowego skina czy też jakichś darmowych fałdolców, to naprawdę tego nie polecam. No i niestety, moi drodzy, smutna informacja jest taka, że to wszystkie darmowe nagrody, jakie jak do są dostępne. I tak, troszeczkę słabo, że Epic z okazji walentynek dało nam tak mało, ale możliwe, że dodadzą oni coś jeszcze w przyszłości. A najdokładniej w sumie walentynki startują teoretycznie właśnie 14 lutego, więc możliwe, że tego 14 lutego otrzymamy jakieś zadania, za które będziemy mogli zdobyć jeszcze więcej walentynkowych właśnie rzeczy. Ja bynajmniej mam taką nadzieję. I z okazji walentynek również pojawi się jakiś konkursik na tym kanale, więc naprawdę warto mieć subika z dzwoneczkiem. No i ogólnie, no to właśnie nie z takich informacji, jakichś update'ów do ostatnich filmów, to jest tylko i wyłącznie update do właśnie Travisa, ponieważ ogólnie zauważyłem, że jeszcze więcej osób się na to nabiera. Nawet napisał do mnie ostatnio kumpel, że ej, Mortko, słyszałeś o tym, że 29 wraca Travis? I tak, moi drodzy, info jest takie, że Travis nie wróci i ja już nawet o tym mówiłem w sumie w osobnym odcinku. Nie będę jeszcze raz tego tłumaczył, bo to jest naprawdę długi temat, ja już o tym raz mówiłem, ale ogólnie no to luty, który mamy obecnie, ma 28 dni. I właśnie leakerzy zrobili sobie, można by powiedzieć, takiego pranka graczom, że powiedzieli, że 29 właśnie powraca Travis. I to jest nieprawda. Travisa nie będzie i ten nie powróci. A na pewno nie powróci w lutym. Jak już to powróci, może nie wiem, za rok? Nie wiadomo, ponieważ ja już nawet o tym mówiłem, że Travis jest, można by powiedzieć, zbanowany w świecie Fortnite'a. Także nie dajcie się na to nabrać. Jeszcze raz wam tylko przypominam i to w sumie tyle. Oczywiście też sezon ten zbliża się już do końca i my otrzymujemy z każdym dniem coraz więcej informacji na temat tego, że niedługo właśnie będzie jakiś event, że niedługo będzie coś takiego i tak dalej, więc niedługo też będę was informował o jakichś rzeczach z eventu. To był taki film, żeby wam powiedzieć o tych właśnie walentynkowych wyzwaniach. Znaczy w sumie nie tylko o walentynkowych wyzwaniach i też o odebraniu tego darmowego malowania i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z okazji walentynek coś się pojawi na kanale, jakiś właśnie konkursik czy cokolwiek takiego, więc tutaj wystarczy, że będziecie czekali, tak? Że mam nadzieję, że naprawdę spoko i że przekazałem wam naprawdę wiele ciekawych informacji. I jeżeli będzie jakaś informacja odnośnie tych właśnie dropów z Twitcha, ponieważ na moment obecny są one niedostępne, to oczywiście was o tym poinformuję. No bo niestety Epic, że tak powiem, je dodało i no, dość szybko usunęło. Trochę słabo. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu właśnie ten film, to w komentarzu możesz napisać nagroda, a ja przypnę ci serduszko, bynajmniej się postaram, bo naprawdę wiele osób, że tak powiem, pisze coś w komentarzach. I moi drodzy, jeżeli będziecie coś właśnie kupowali ze sklepu z przedmiotami, lub nawet jeżeli nie będziecie coś kupowali, no to właśnie użyjcie kodu HEXOKOD i każda osoba, która ma go chociażby wpisane, otrzyma specjalną rangę na Discordzie, która w przyszłości będzie miała naprawdę fajne możliwości.